Hej, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo gorąco oraz serdecznie z tej strony Kosmo i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Paralives, czyli o grze, która naprawdę stąpa po piętach, tak się mówi, że idzie po piętach The Sims 4 i po prostu serio. A dlaczego tak uważam? Słuchajcie, Paralives jest to gra, która jest jeszcze nie wydana ale jest ona w zamyśle bardzo podobna do The Sims 4, ponieważ jest ona symulatorem życia. I mamy tam też tworzenie Ludzi, też tworzenie domu, pracę, dzieci i tak dalej, i tak dalej. Więc nie oszukujmy się, że w zamyśle ta gra jest po prostu bardzo, bardzo podobna i jest to symulator życia. Ale tak naprawdę w tym okręgu Simsy nie mają żadnej rywalizacji po prostu. I są same sobie, a wiecie, zdrowa rywalizacja jest potrzebna. I dzisiaj, kilka godzin temu, Paralives oficjalnie przedstawiło ich cały paramaker, czyli tak zwany stwórz parafolka albo para człowieczka, coś takiego, ponieważ właśnie. Ja chcę, ja chcę cały czas mówić simowie, bo tak jak wiecie, jesteśmy przyzwyczajeni. Osoby, które, właśnie postacie, które będą w Paralives, nazywają się parafolkowie. Jeszcze nie wiemy, jak będzie to przetłumaczone na polski, czy w ogóle będzie, ale podobno jest to szałowe, więc ja bym chciał to zobaczyć z wami. Także jak widzicie, może po prostu bez dłuższego przedłużania, ja tutaj przejdę, zobaczymy, jak to wygląda. Później będziemy sobie rozmawiać o tym, wiecie, co nam się podoba, co nie. Będziemy zatrzymywać, patrzeć, co jest lepsze niż w Simsach, co jest gorsze, czy grafika nam się podoba, czy nie. Także powoli sobie po prostu zacznijmy. I mamy para maker, czyli właśnie stwórz para, para człowieczka, para folka, nie wiem jak to jeszcze nazwać. Jest to oczywiście pre-alpha footage, czyli bardzo wczesna wersja. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, co się dzieje? Rozejrzyjmy się co, to się, co to się w ogóle dzieje. Mamy body, jak widzicie, czyli ciało. Mamy ubrania. Mamy identity, czyli jakby taka tożsamość. Tutaj mamy jakąś genetykę, co lubi, czego nie lubi. Eee, tu jakieś serduszko, jakaś nutka, graj, zaakceptuj, tutaj nie wiem o co z tym chodzi jeszcze, ale zobaczmy jak to wygląda, mamy jakieś pierwsze spodnie, jak widzicie i możemy oczywiście zmieniać kolory, słuchajcie, Paralives, koło kolorów jest dostępne, uuu, podoba mi się ta grafika, jest taka komiksowa, trochę kojarzy mi się, wiecie z czym, The Walking Dead, eee, grom. Może kojarzycie, albo jeszcze z tą taką drugą grą. Yy, taką właśnie komiksową, jak ona się nazywała? Life is Strange. O. Także to jest super, że będziemy mogli właśnie kołem kolorów sobie to wszystko zmieniać. Mamy buty, jak widzicie. I fajnie, że to różni się od Simsów. Mamy Sebastiana. Witam serdecznie. Jaki, jak fajne, jakie fajne animacje, jestem w szoku. Yy, mamy Maggie i o! I teraz jest pokazywane, słuchajcie. I jak wygląda cała sprawa z ciałem I Już tutaj widzę, że mamy na przykład owłosienia, czego na przykład w Simsach 4 nie ma Także zobaczmy eee, Tutaj nie mamy łapania, tak jak w Simsach 4 Za dane części ciała, tylko mamy takie suwaczki, które poszerzamy Uuu, I mamy naprawdę bardzo dużą możliwość, jakby Kustomizacji tego jest, bo Zobaczcie, jak jest dużo opcji, no nie? Nie dość, że macie Jeden suwak jakby na, na piersi, to widzicie, tam jest tego dużo więcej, można góra, dół, szyję nawet jak można powiększyć, głowę nawet można powiększyć, okej. Okay. Tego jestem jak będą animacje działały tego wszystkiego, na przykład jak wiecie będą mieli inne, inne proporcje ciała. Witam bardzo fajne te animacje, podobają mi się, mega. O, kichnęła. O, 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 okej. Okay. I mamy e, owłosienie ciała właśnie, jak widzicie. Fajnie, naprawdę mega mi się podoba ta kreska, która tutaj jest. no Mamy też tatuaże, o może można go sobie tak umieszczyć. Wow, kochani moi. To prawda, nie jest najlepsza jakość tego tatuażu, ale jakby i tak niesamowite, że tak to wygląda. O, tutaj mamy. Uuu! Nie... Wysokość simów jest różna. Okej, okay, mięśnie, ale super. Jestem w szoku po prostu, jak to wygląda. Nawet wysokość. O nie! To jest najlepsze na świecie, które dzisiaj widzę. Jestem podekscytowany w tiul. O, witamy pana, kolejnego. Ma jakieś pierścionki, myślę, że takie czy też dojdą. O, jakie kolory! I widzicie, są takie presetowe kolory, i tam, gdzie macie jakby plusik, no nie? To wtedy tutaj będziecie mogli sobie dodać dzięki kole kolorów, bo to koło kolorów było już wcześniej prezentowane. Ja wam podziękuję na dole wszystkie moje filmy o Paralives, bo tam było tego sporo i musicie to po prostu zobaczyć, serio, to jest ważne, mamy jakieś spodnie, fajnie, naprawdę ta kreska jest taka inna i, i ma swój klimat, jestem ciekawy, czy wam się podoba taka grafika, napiszcie w komentarzu, bo naprawdę warto się temu przyjrzeć i myślę, że jak już tak to jest bardzo, słuchajcie, rozwinięte, ja jestem w szoku, różne kolory, szkoda, że nie pokażę tego koła kolorów, Marvin, witamy serdecznie pana Marwina, uuu, nawet ładnie cienie wyglądają, jak wyglądał ten cień, jak on się obracał, jestem ciekawy, Normalnie obracało się z nim. Nie no. Estetycznie, elegancko. O! Pokazali to w końcu, słuchajcie, jezu. W Sims 4 nie dostaniemy, jakby. No nie dostaniemy, no nie ma opcji, nie sądzę, że to kiedykolwiek się wydarzy. A tutaj mamy, słuchajcie, wzór, jak widzicie. Kolor bazowy po prawej stronie, koło kolorów. Nawet możecie sobie wpisać po kodzie kolor jakiś. Także zobaczmy, jak to wygląda w akcji. Aha, taki wzór możemy sobie wybrać. No i oczywiście, wiadomo, tego z czasem będzie więcej. I to jest tylko tak na razie pokazowo. I aha, różne kolory, różnych rzeczy we wzorze. O Jezu, nie, nie. Słuchajcie, jestem zakochany. Czy wy nie jesteście tak kochani? Na pewno jesteście. Co prawda, wiadomo, nie będzie to idealne, bo to jest wszystko bardzo wczesną wersją. O, mamy kolor skóry. Jestem ciekawy, czy kolor skóry też będzie można wybrać, ale wydaje mi się, że skoro jest plusik, to również to będzie do wyboru, bo o, proszę, można wybrać ciepło, cienie, wszystko nawet. Yy... Jakieś zaczerwienienia, niesamowite, e, bo wiecie, w Simsach był problem właśnie z odcieniami skóry, że było ich bardzo mało, no i tutaj ewidentnie też jest ich mało. Obożna, Boże, nawet można różnokolorowo, okej, okay, kosmici są obecni, e, ale można sobie to zrobić wszystko kołem kolorów, co jest niesamowicie. O i mamy twarz, słuchajcie, można sobie powiększać uszy, jak widać. Fajnie, nawet tak 3D to wygląda dosyć. O, jabłko Adama nawet jest obecny witam serdecznie, oczy. Fajnie, lubię bardzo. Ciekawy jestem, jak będzie działał custom content, czy będzie można aż tak bardzo zmienić tych parafolków jak my możemy zmienić simów teraz, no nie, to też jest dosyć interesująca sprawa. Witam panią, kolor oczu zgaduje, też będzie można zmienić. No, na pewno jest to, bo wszyscy mówili, że Sims y 4 są komiksowe. No to w porównaniu do Simsów 4 jest 30 razy bardziej komiksowe, ale mi się podoba ten styl, ja lubię taką niedokładność i, i to ma jakiś taki po prostu swój... O, heterochromia. E, I jakoś tak ma to swój urok, taki mi się wydaje, nie wiem, co wy o tym sądzicie. O, tutaj, co to jest? Aha, pieprzyki jakieś. Wow. To jest tak dobre. Nawet mamy blizny. Wszystko o, witamy pana. Uuu, witamy, witamy. I, I witamy. Dziecko. Pierwsze dziecko widzimy. Widzimy pierwsze dziecko w par. Jakie melulki. Jestem w szoku. Jeszcze raz. Widzicie to dziecko? Czyli w sensie jakby. Ta gra zaczyna się robić tak realna, jestem po prostu w totalnym szoku, co to się wydarzyło. Kocham tą grę. Nie wiadomo, kiedy jest premiera. Niestety nadal to smutne, ale ludzie są zachwyceni. Ja wam chcę pokazać, jak zmieniły się słuchajcie, jak zmienili się parafolkowie od tego, kiedy została przedstawiona nam magii. Tak ona wyglądała słuchajcie, na początku. Proszę bardzo. Tak, taki był jej wygląd, co nie? I widać po prostu jak dużo wkładane jest w to pracy, kiedy oni teraz zrobili z Megi dosłownie, czy ta Megi była? Z Megi naszą dosłownie coś takiego. No jest różnica diametralna w jej wyglądzie, więc wyobraźcie sobie co to będzie jak ten, ta, ta gra będzie miała swoją premierę. Mi się wydaje, że to będzie naprawdę niesamowite. Jestem ciekawy, jak wygląda jakby cały progres z tego gra, gry. No, nie co tam będzie w grze jakby podstawowej, bo tam było zapewne, że będzie i pogoda i wszystko. Także jestem bardzo ciekawy, nawet zwierzęta podobno mają być. Nawet słuchajcie, od studia dostałem mini notkę na temat właśnie tego, co się dzieje obecnie z grom, co będzie się działo. Ale mniej więcej chodzi tutaj po prostu o to, że gra, słuchajcie, cały czas nie ma swojej daty premiery, nie jest multiplayer i że będzie na Steamie, więc możecie sobie już teraz wejść na Steam i dodać ją do swojej listy życzeń, i po po prostu, kiedy ona będzie miała swoją premierę, to na pewno Steam was poinformuje o tym. I na ten moment jest oś, 10 osób pracuje nad tą grą. 10 osób. Czyli nad taką małą gierką pracuje 10 osób, jestem w szoku, bo tak dużo zrobić w 10 osób, to jest coś niesamowitego. Przypominam wam, że EA jest niesamowicie ogromną firmą, no nie? Która zrobiła Sims 4, a oni robią zupełnie inną grę. Ja wam chcę pokazać, bo oni utrzymują się tylko i wyłącznie w związku z patronem. I mają oni 8 tysięcy patronów, 40 tysięcy dolarów miesięcznie idzie na rozwój tej gry, więc jeżeli ktoś z was by chciał przyspieszyć rozwój tej gry, bo tak naprawdę każdy dolar, który oni tutaj robią, słuchajcie, to jest przyspieszenie tego. Z tego po prostu powodu, że czy mają oni więcej pieniędzy, to mogą zatrudnić więcej ludzi, tym mogą po prostu pracę wszystkie wznowić. Tych levelów jest nawet dużo, nawet 50, słuchajcie, dolarów można płacić, ale to jest bardzo dużo monet, także nie wiem, czy byście chcieli. W każdym razie zachęcam was do wspierania. Jakby jestem ciekawy, co wy sądzicie, czy ta gra ma szansę zagrozić Simpsom w jakiś sposób, a nawet jeżeli nie zagrozić, czy dać takiego miłego kopa twórcom na po prostu rozwój? No bo jednak widzicie, nie mieliśmy takiej gry, która wyglądała w ten sposób nigdy. Nie mieliśmy gry, która w jakiś sposób mogła Simsom zagrozić, nie było czegoś takiego, a teraz takie coś się pojawia i ja jestem ciekawy jaki to będzie miało, jak to oddziała jakby na, na Simsy i na to wszystko. Dajcie mi znać co wy o tym sądzicie, czy podoba wam się Paralives, czy będziecie kupować, czy, czy jednak zostajecie przy Simsach, a czy może będziecie po prostu testować i po prostu wybierzecie wtedy, która gra podoba wam się bardziej. Jestem oczywiście bardzo ciekawy, także dajcie mi znać, jestem zachwycony tym co tutaj się wydarzyło um, i czekam, czekam po prostu na wasze opinie. Napisz w komentarzu co sądzicie. I cóż, widzimy się już niedługo, moi kochani, na odcinku na tym kanale. Do zobaczenia następnego i pa!